Siemanko, słuchajcie, chciałem pokazać Wam urządzenie, które zbudowałem. Ono ma na celu automatycznie sterować grzałką, mocą grzałki w tym bojlerze, dostosowując moc grzałki do wzrastającego napięcia magazynu energii. W tej chwili, zobaczcie, wygląda to w ten sposób, że mierzę sobie napięcie baterii. Mamy 56 V, 55,5 i w momencie, gdy wchodzi do 56, wrzuca mi jakiś tam procent delikatny mocy grzałki. Oczywiście ustawienia tej mocy mogę zmieniać zdalnie. Mam tak samo zdalny odczyt do tego przez aplikację na telefonie z każdego miejsca i z każdego urządzenia z dostępem do internetu. Tu jest dodatkowo zamontowałem licznik, ile tak grzałka bierze. Potem to będzie wszystko wpakowane w jedno urządzenie. Na razie to tak rozbiłem jako test. Widzicie, 160 W sobie wskoczyło. Wszystko zależy od tego, ile napięcie baterii trzyma. I to urządzenie ma za zadanie utrzymywać nam magazyn energii, powiedzmy, w jakimś poziomie. No, ustawiłem tak na próbę 56 V. Oczywiście potem mogę ustawić więcej. Zobaczcie, widzicie, w momencie, gdy grzałeczka się załącza, tutaj jest miganie, czyli moc jest dozowana do bojlera, który automatycznie podgrzewa wodę troszkę. Na razie nie mamy słońca dzisiaj i ta moc jest taka wzrastająca. Sama grzałka w bojlerze ma 1500 W bodajże, albo 1600. Taka jest moc tej grzałki. Nie wiem, czy to będzie gdzieś widać, bo z tyłu jest tabliczka znamionowa. Nie, jest nawet pod spodem. Tam jest tabliczka, nie wiem, czy to będzie widać, zaraz zerkniemy. Co my tu mamy? 1600 W grzałeczka. Coś nie chcę wyostrzyć, zobaczcie. Grzałka 1600. No i tak widzicie, moc jest dozowana do napięcia, które daje magazyn energii. W tej chwili, tak jak mówię, magazyn energii daje około 50, znaczy dostaje 56 V i w momencie, gdy magazyn osiągnie ten pułap 56 V, napięcie jest delikatnie redukowane przez obciążenie grzałki. Odbywa się to oczywiście na zasadzie nie takie, że to napięcie z paneli jest bezpośrednio puszczane tutaj, tylko to jest napięcie sieciowe, czyli przez inwerter wszystko idzie, więc nie trzeba nigdzie tego, że tak powiem, przerabiać instalacji czy coś. Po prostu do tego urządzenia dochodzi zasilanie 230 V, zasilanie dochodzi stąd, wchodzi sobie tam, tutaj, przepraszam, na tym białym kablem wychodzi zasilanie na boiler, który tutaj jest podłączony. No i tutaj, tak jak widzicie, pokazuje moc grzałki w tej chwili. Ten licznik jest po to, żeby dobrze było widać. On też jest dostępem bezprzewodowym, ale tak jak mówię, to jest tylko chwilowe rozwiązanie. Potem wszystko będzie zamontowane w jedną budowę. Takie urządzenie będzie można także dostosować do, powiedzmy, napięcia sieciowego, czyli jeżeli napięcie sieciowe osiągnie zbyt wysokie, na przykład poziom, czyli nie wiem, z 250 V, tak jak niektórzy mają problem z falownikami, które się wyłączają, to w tym momencie ten sterownik automatycznie będzie utrzymywał to napięcie na poziomie, powiedzmy, 248, takim jak mu zaprogramujemy. Wszystko oczywiście można zdalnie robić, wszystko można zdalnie podglądnąć. Aplikacji na razie Wam nie będę pokazywał, bo na razie jest w fazie, że tak powiem, testów. Mogę Wam pokazać ewentualnie, jak to działa, tylko na razie. Potem jak drugi telefon wezmę, to gram jeszcze jego shorta. Bo teraz z telefonem nagrywam, więc ciężko by było pokazać Wam w jakikolwiek sposób. Jak drugi telefon wezmę później, to pokażę Wam, jak to zdalnie można obsługiwać. Gdzie zmieniać parametry. Wszystko oczywiście zależy od Was. Wszystko można ustawić. Tak jak widzicie, moc grzałki sobie dostosowuje do napięcia. Jeżeli napięcie jest delikatnie w tej chwili tak ustawione, 56,11, to moc jest, słabo widać strasznie, to moc jest rzędu 2%, 5% grzałki, więc tak naprawdę skokuje na kilkadziesiąt watów, ewentualnie jeszcze mniej, byleby utrzymać napięcie magazynu energii rzędu 56 V. Tak? Tak, tu widzicie, mamy napięcie 56 V. Jeżeli spadnie poniżej 56 V, w takim układzie napięcie, jeżeli napięcie spadnie poniżej 56 V, moc grzałki zostaje ograniczona do zera, tak żeby utrzymywać napięcie w stałym magazynu. W przypadku słonecznych dni
Dzisiaj, tak jak mówię, mamy dosyć pochmurny dzień. W przypadku słonecznych dni będzie to wyglądać w ten sposób, że im wyższy będzie prąd szedł z paneli, tym wyższa moc będzie na grzałkę wrzucana, no i woda będzie sobie podgrzewana. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie wody, można zastosować również termostat, czy tam czujnik temperatury, aczkolwiek tutaj jest, tak jak widzicie, coś takiego. Automatyczny termostat, więc jak on się nagrzeje, powiedzmy, do tej temperatury wymaganej, którą potrzebujemy. Tu mam jakiś tryb eko nawet. W tym momencie grzałka przestaje grzać, nawet jeżeli ten sterownik podaje napięcie dalej na grzałkę. Chciałem to zrobić pod tym dużym boilerem, ale niestety ten boiler od gazu, który jest, nie ma możliwości wkręcenia grzałki. Szkoda mi pieniędzy, żeby wydać na nowy. 2000 z groszem, więc stwierdziłem, że ten boiler ma 3 lata, więc miałem taki na początku jeszcze zwykły elektryczny, 60-litrowy. I on jest wpięty w obieg, oczywiście tutaj, w tą kablarnię całą, więc on po prostu puszcza w obieg wodę jako pierwszą, tu idzie. Jeżeli go zakręcę, albo mogę zakręcić też na stałe tamte, no by wszystkie, każdy z nich ma, że tak powiem, kurki zamontowane, zawory. Więc można oczywiście wybrać sobie źródło zasilania ciepłej wody, albo po prostu odkręcić oba naraz i jednocześnie sobie po prostu dopuszczać wodę. Także myślę, że fajnie urządzenie wyszło. Najważniejsze jest dostęp zdalny, to było aczkolwiek najprostsze do zrobienia. Jeszcze muszę popracować nad aplikacją bezpośrednią do tego, dedykowaną, nie tam jakąś zapożyczoną. No i wtedy będzie już całkiem fajnie. Piszcie, co o tym sądzicie. Tak jak mówię, urządzenie ma bardzo duże możliwości. Może sterować wieloma urządzeniami, wieloma grzałkami naraz. To nie jest tylko na jedną grzałkę. Jeżeli macie 2, 3, 4 zbiorniki bądź więcej grzałek, wszystko można podłączyć pod to urządzenie. Ono ma możliwość sterowania do 50 bodajże w tej chwili. I około 50 grzałek, ale można to rozszerzyć. Ja na razie na próbę zrobiłem jedną. Nie mam więcej zresztą, także nie ma sensu tutaj nic dodatkowo dorzucać. Ale jeżeli jest taka potrzeba, to można sterować wieloma urządzeniami, obciążeniami jednocześnie. Tak? Na każde obciążenie, na każde urządzenie można zrobić też monitor napięcia zdalny. Można zrobić zdalny odczyt parametrów sieci, takich jakich potrzebujecie, żeby sprawdzić na przykład ile macie, jakie macie napięcia w domu, ile energii zużywacie i tak dalej, i tak dalej. Nie ma ograniczeń. Będę rozwijał ten projekt oczywiście. To jest taki projekt zrobiony dosyć na prędce, teraz przez 2 tygodnie go zrobiłem. No ale tak jak mówię, rozwijać będziemy ten projekt cały czas i myślę, że on będzie coraz lepszy i coraz ciekawszy. Pozdrawiam serdecznie.